włączam aplikację, nowy projekt, dodajemy materiał. No i mamy kilka możliwości edycji. Możemy edytować, możemy dodawać audio, dodawać tekst, nakładać coś, dodawać efekty. Dzisiaj zajmiemy się kilkoma z nich. Edycja. Edycja. Jak możemy ucinać obraz? No na przykład suwakiem w bok. Ewentualnie zaznaczamy podział, dajemy lewo, usuń. Tekst. Tekst jest bardzo ważny. Ustawiamy jakąś czcionkę, mamy mnóstwo. Dodajemy kolor tekstu, obrys tekstu, no i tło. Pamiętajcie też o tym, żeby dodawać animacje. Animacja urozmaica, ubogaca wideo. Korygujemy jeszcze miejsce napisu. No i mamy. Naklejki. Naklejki też ubogacają nasz filmik. Animujemy. No i wyskakuje coś takiego. Pamiętajcie, żeby dostosować obraz. Kontrast na 3, wyostrzenie zawsze na 30. No i wineta może być na 8. Zastosuj do wszystkich. No i mamy poprawiony obraz. Efekty dźwiękowe. Musisz o nich pamiętać. Przy napisach, przy przejściach, przy pojawianiu się różnych innych rzeczy, które chcesz włożyć. Ja na przykład tutaj stworzyłem taką scenkę, że dzwoni do mnie telefon. No i wpisałem calling phone, ustawiłem. No i jest. Tutaj przejście. Naciskamy ten kwadracik, dodajemy jakiś efekt, ustawiamy czas trwania. Dodatkowo dźwięk. Bo nie mogę rozmawiać. I no tak to jest, tak to działa. Możemy też animować obraz. Przybliżać, oddalać. A ja tutaj wir zastosowałem, obracanie. Tutaj. Efekty wideo. Jest ich mnóstwo. Jak eksportować? Rozdzielczość na 1080p, liczba kratek 30 i przepustowość zalecana. No i eksportujesz.